Trzeba bronić naszego prawdziwego sojusznika, nieudywanego, bo Ukraina w relacji ze Stanami Zjednoczonymi jest udawany sojusznikiem. Donald Tusk, który no, został rozjechany totalnie, sam siebie rozjechał, nawet nie trzeba było go rozjeżdżać. Ludzie, którzy byli premierami Rzeczypospolitej, albo są premierami, są całkowicie nieprzygotowani do debaty publicznej. Spotkania miernot, które ciągle uczą się polityki, uczą się narracji, nie wiedzą po co są, powtarzają slogany, Zadaniem mediów jest rozwalać polityków. Politycy znaliście się wszyscy rozjechać, więc przestańcie płakać. A jak chusteczek wam brakuje, to proszę napisać tutaj do redakcji, a ja osobiście zawiozę. Kilka pudełek. Żadna partia nie ma programu. Mają głupie, głupsze lub jeszcze głupsze, bardziej głupie, mniej głupie pomysły. Zobaczcie, drodzy państwo, dzisiaj na kandydatów, na wszystkich listach, przepraszam, wstyd i rozpacz. Ludzie, Którzy niczego nie poosiągali w życiu i nagle stwierdzili, że będą posłami senatorami Rzeczpospolitej. Chcesz reprezentować lokalną społeczność to sieć w tej Radzie, tam będziesz załatwiać y, za klejenie dziury w ulicy koło Twojej chałupy. To jest wszystko, co jesteś w stanie zrobić. My jesteśmy takim stanem chorobowym, który powinien zostać precyzyjnie opisany, i pewno został przez inne państwa na świecie, żeby dowiedzieć się, jak można głupio prowadzić e, pozycjonowanie swojego narodu. Chciałbym zobaczyć tych wszystkich noszących flagi e, ukraińskie na, w klapie swoich marnarek, żeby sporo je włożyli, wtedy było nam łatwiej głosować, drodzy Państwo. Witam Państwa, Michałowa, redakcja Goniec program karty na stół państwa i moim gościem no. Chyba ulubiony gość gońca, chociaż zobaczymy po tym wywiadzie, bo pierwszy był hitem, debiut, dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa Warszawa, Witam serdecznie. Dzień dobry, witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że z uwagi na Państwa oceny i klikalność okazało się, że do, do, dostałem szansę bycia drugi raz zaproszonym. Jak nie dostanę teraz więcej kliknięć, to, 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 to więcej nie zostanę zaproszony, więc to od Państwa zależy. Panie tak doktorze, jak zawsze. Z no. tym możecie Państwo ćwiczyć przez wyborami kliknięcia. Tak, tak można. Tak to jest prawie jak skreślenie XA. Tak? <grystanie> Dokładnie. Także, także to jest ważne, Szanowni Państwo. No ale yy, pożartowaliśmy na początek. Przejdźmy do tematów poważnych, bo dzieje się na świecie bardzo dużo. Może szykuje się wielka destabilizacja, no bo wiemy doskonale, co dzieje się w Izraelu, wiemy doskonale, oczywiście są na razie plotki, natomiast to tylko eskaluje wszelakie napięcia na świecie mówiące o tym, że może Korea Północna będzie chciała wykonywać podobne akcje co Hamas, aczkolwiek to są na razie plotki, więc przejdźmy do faktów. Hamas wykonał akcję, jaką wykonał, zginęło sporo ludzi. Izrael oczywiście odpowiedział bardzo mocno i stanowczo jak zwykle. Są deklaracje ze strony izraelskich najwyższych urzędników państwowych, że strefa Gazy, Palestyna już nie będzie wyglądać tak jak przed tą inwazją Hamasu. Jaka jest pana co na tej sytuacji? Bo tak naprawdę rozlały się protesty po całym świecie wspierające różne strony tego konfliktu. Jak na przykład w przypadku ataku Rosji na Ukrainę świat zachodu? Nie był podzielony, tak? W przypadku Izraela i Palestyny jest bardzo podzielony, też biorąc pod uwagę ogromne mniejszości muzułmańskie w każdym, tak naprawdę dobrze rozwiniętym państwie zachodu. Jak no sobie zaprosiliśmy ciało obce do Europy, to teraz będziemy płacić i będzie teraz coraz więcej tego typu zachowań. Będziemy bardzo zdziwieni, jak w poszczególnych państwach nastąpią ujawione stanowiska jednoznacznie kwestionujące dotychczasowy dorobek europejski, dotychczasowy dorobek naszej cywilizacji, e, sami na to sobie zasłużyliśmy. Ja mówię w kontekście Europejczyków, bo mam nadzieję, że, że, że Polska otrzeźwiała i, i otrzeźwie jeszcze bardziej e, po wyborach i, i będziemy w, w, racjonalnym takim, em, taką enklawą, twierdzą, która pozwoli na to, żeby ta europejskość gdzieś przetrwała, bo czuję, że za 20-30 lat to taki obszar europejski to będzie tu, na terenie Rzeczpospolitej, a jak będziemy jeździć po, po Europie, to będziemy ze zdziwieniem, jeżeli w ogóle będziemy jeździć, bo może okazać się, że tak dzisiaj się straszy nas zamykaniem granic, to, to te granice zostaną zamknięte, dlatego że dzisiaj mniejszości, a w przyszłości większości muzułmańskie, i może warto już w ten sposób nazywać rzeczywistość. Większości muzułmańskie w Europie zadecydują o określonym modelu rozwojowym w swoim postrzeganiu świata i nie będą widziały potrzeby, żeby ktokolwiek inny pojawiał się w ich przestrzeni. No chyba, że na handel. Coś sprzedać, kupić i, i, i czy, co, czymś zahandlować, to, to, to jakieś tam kontakty, racje, racje będą. Ale wróćmy do, do samego Izraela. Tam jest Kilkanaście zagadek, które, które ciążą na mnie od momentu, kiedy to się wszystko rozpoczęło. Po pierwsze, chciałem złożyć bardzo głębokie kondolencje wszystkim rodzinom, które, których członkowie zostali zabici przez terrorystów hamaskich. Tam się odbyła rzeź, i to trzeba jednoznacznie powiedzieć, ale ta rzeź ma swoje przyczyny w moim przekonaniu i tak jak z, próbuję to analizować i zrozumieć w rozwodnieniu państwa w państwo, które przez lata kreowało swój wizerunek i było państwem niezwykle zmobilizowanym. Państwo, które zostało założone z, przez ludzi, którzy e, wiedzieli w jakich warunkach, w jakiej przestrzeni budują swoje państwo i wiedzieli, że nacjonalizm, silna identyfikacja z narodem e, z państwem pozwoli Temu narodowi przeżyć. Ale od kilkunastu lat dzieje się w Izraelu, ja zresztą byłem już kilka razy w Izraelu, i za, to było widać dokładnie rozluźnienie, taką liberalizację w każdym wymiarze. Od pierwszej wizyty, gdzie bardzo silnie weryfikowano, kto przyjechał, po co się przyjechało, i, 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 i takie silne uwojskowienie widoczne na ulicach. Po ostatnią, gdzie już swoboda była bardzo duża i postęp liberalizmu zastanawiający. No a po tym, bo to było w zeszłym roku, kiedy miałem przyjemność być, a teraz widzieliśmy od początku roku zamieszki, podważanie funkcjonowania państwa, kwestionowanie się nawzajem, upolitycznienie wszystkiego, a jeszcze w międzyczasie, i to warto zauważyć, od 2014 roku ogromna migracja z różnych części Europy, ale przede wszystkim. Z Ukrainy i z Rosji. Jeżeli ktoś się daje rozwodnić, bo w jakiś sposób osoby przyjeżdżające, oczywiście przez długi czas do Izraela przyjeżdżały osoby, które identyfikowały się z narodem i szukały tam schronienia. A jeżeli ktoś szuka schronienia, to znaczy jest gotowy podjąć działania obronne. Ale od myślę 15 lat obserwujemy w Izraelu migrację po paszport bycie Izraelczykiem, z uwagi na to, że daje to, ten paszport ma siłę, ma siłę migracyjną, ma siłę e, poruszania się po świecie, robienia interesów. E, jeżeli tak państwo zaczyna być rozwodnione, to nie dziw, że i struktury polityczne, i struktury wojskowe zaczynają być rozwodnione i, i nietrwałe, niestabilne. E, Służby specjalne, które przez lata traktowane były jako doskonałe, wiedzące wszystko, od których się dowiedywaliśmy tak naprawdę o wielu rzeczach przed ich zdarzeniem, współpracujące z całym światem, silnie penetrujące wszelkie zagrożenia, wydaje się, jak przynajmniej się twierdzi, stały się niewydolne i nie, nie zauważyły przygotowania kolosalnego przygotowania Setek ludzi do inwazji, i w to mi się nie chce wierzyć. To znaczy, ja uważam, że tak jak się zgadzam z tym, co przed chwilą powiedziałem, w kontekście rozwodnienia, że Izrael poddał się rozwodnieniu i do Izraela przybyło osoby, które nigdy nie powinny być do Izraela wpuszczone, i interes i pieniądz zaczął przeważać, i liberalizm zaczął przeważać, i o odrzuceniu wartości nad tym, co jest fundamentem Izraela, czyli zapewnienie bezpieczeństwa na bardzo trudnym terenie. Dla ludzi, którzy przeżyli Holokaust e, i ich dzieci i wnuków e, i przy pełnej świadomości wiedzy, jak to funkcjonowało, oni byli mocno zmobilizowani. Ostatnie lata spowodowało rozluźnienie, i to dało ten taki pierwszy wymiar e, możliwości działania. Mm, i rozgrywania Izraela. Czy uważa się, pan, że, że liberalizm, kosmopolityzm, progresywizm zniszczył podstawę zniszczu tożsamościowej Izraela? Tak, tożsamościowy i, to, i mechanizm bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony uważam, że w kontekście tego, co mamy przy swojej granicy, to należy tą sytuację troszkę szerzej ocenić, dlatego że to nie, jest tylko i wyłącznie służby, nie są tylko i wyłącznie służby izraelskie, służby brytyjskie, służby. Specjalne amerykańskie, jakiekolwiek francuskie, które są mocno usytuowane w tej przestrzeni, nie chce mi się wierzyć, że one wszystkie nie wiedziały o przygotowaniu Hamasu. A może właśnie wiedziały i może właśnie trzeba było znaleźć przestrzeń i wydarzenie, które odciągnie Stany Zjednoczone od Ukrainy. I w tym sensie, nie dlatego, że Stany Zjednoczone nie chciały tej wojny skończyć, tylko da, dały wyjście godne dla Stanów Zjednoczonych z tej sytuacji. Powiedzmy, jak kończymy ten temat, bo jest ważniejszy temat. Trzeba bronić naszego prawdziwego sojusznika, nieudywanego, bo Ukraina w relacji ze Stanami Zjednoczonymi jest udawany sojusznik. Wielokrotnie tu mówiliśmy na te tematy i, i, i tłumaczyłem logikę proksy wojny. I teraz cały świat ma okazję z, zejść z tego tematu, który do tej pory był pompowany, Hmm. Bo dzieją się ważniejsze rzeczy, i jest okazja, żeby wygasić ten konflikt, który jest przy naszej granicy. I Ukraińcom już o wiele ciężej jest kontynuować te działania, bo, bo mają pełną świadomość, że z Izraelem nie wygrają w rywalizacji o istotność hmm. swojego, swojego działania na świecie, że to widać dokładnie, jak, czy widać wyraźnie, jak Stany Zjednoczone e, dzisiaj uciekły z finansowania. Jak zaczynają znowu namawiać na temat nas, Polskę, znowu jesteśmy rozgrywani ponownie, że teraz mamy oddać systemy Patriota, za to będziemy mieli zgodę na ten, ten system żelaznej kopuły, która jest w, w Izraelu. To wszystko jest ponownie rozgrywane, bo Stany Zjednoczone wychodzą z tej wojny, już kończą, przestało to ich bawić. Czy ta wojna, mówimy o tej wojnie, która jest przy, przy naszej granicy. I wracając do, jeszcze do, na chwilkę do Izraela, jeżeli rzeczywiście pójdziemy tym scenariuszem, że jednak służby specjalne wiedziały, to znaczy, że chciały zmusić świat do zupełnie nowego myślenia, a, a świat się zmusza wydarzeniami, które mają być szokujące, i też dawać przyzwolenie na pewne działania, bądź też blokować inne działania. Bo Izrael zaczął się zbliżać do Arabii Saudyjską, Następowało uspokojenie. Rosjanom nie w interesie ich było tego typu zbliżenie, więc przez Iran i przez Hezbollah e, motywacja do działania przez Hamas e, i uruchomienie takiego zdestabilizowanie e, e, Izraela. Ale jeszcze jeden scenariusz trzeba wziąć pod uwagę: wewnętrzna sytuacja Izraela, w której premier Netanyahu nie radził sobie z. Funkcjonowaniem i z coraz większymi kłopotami politycznymi. A tego typu zdarzenie nagle okazało się, że odwróciło uwagę wszystkich Izraelczyków z tego, co do tej pory było ważne. Stały się rzeczy istotniejsze, i ważniejsze. No, jak ktoś powie, politycznie zginęło trochę osób. Z punktu widzenia tego, co się stało, jest to straszne, ale z punktu widzenia kalkulacji politycznej można poświęcić trochę narodu dla utrzymania władzy lub zwiększenia swojego oddziaływania. Więc nie jestem w stanie powiedzieć dzisiaj, który ze scenariuszy jest najbardziej, jest tym rzeczywistym. Raczej jestem jeszcze w fazie analizy i wyobrażenia i połączenia, jak to się mówi, kropek w tym obrazku, żeby zrozumieć tak naprawdę, co się dzieje. I raczej e, staram się e, znaleźć beneficjentów tego procesu, bo zawsze, jak się znajdziemy, znajdziemy beneficjentów, no to automatycznie będziemy wiedzieli, jak proces zaistniał. Dla mnie, jest, kończąc, już zupełnie, jest Ważna rzecz, jak my się zachowamy w tym konflikcie i w tym zdarzeniu. Uważam, że uruchomienie tych mechanizmów związanych z ściąganiem Polaków było rozsądne i, i, i pokazało sprawność wojska polskiego i narodu polskiego i państwa polskiego. Ale brakuje mi takiego mechanizmu wsparcia silnego Izraela. Byłbym za tym, żeby utworzyć mosty powietrzne dla tych wszystkich, którzy by chcieli na czas konfliktu czy też zagrożenia opuścić Izrael, bo chcieliby nawet wspomóc ich w kwestii, w kwestii ochrony osób, które są w szpitalach, czy też potrzebują pomocy w tym zakresie, bo tam jest bardzo, bardzo duża rzecz była wykonana. Część osób przeżyła, ale, ale ich stan zdrowia też jest, też jest trudny i będzie bardzo dużo jeszcze problemów z tym. Wszelkie, wszelkie mechanizmy związane ze wsparciem militarnym, wszystko uważam, że jest okazją dla nas do Zaciśnięcia, odbudowy w relacji, bo my przypomnijmy przez lata ostatnie mieliśmy degradację relacji polsko-izraelskich, a historycznie zasadnym jest, żeby Izrael traktować jako silnego partnera Izrael. My jesteśmy Izraelowi potrzebni, Izrael jest nam potrzebny w wymiarze międzynarodowym i warto by było wykorzystać ten moment, który jest, który nam się nadarzył, do odbudowy tej relacji. Tylko pytanie, czy raz w kampanii wyborczej to można zrobić. Okazuje się, że nie podejmowane są działania, więc widać, że kalkulacje polityczne na razie nie, 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 nie dają przekonania, żeby to robić. Ale mam nadzieję, że zaraz po wyborach nastąpi natychmiast próba e, pokazania e, silnego wsparcia dla Izraela. To jest bardziej zasadne w moim przekonaniu niż cały ten cyrk, który się odbył wobec Ukrainy. Panie doktorze, w ramach tego formatu się tę kartę z pytaniami. Oczywiście trzy dla Pana i bardzo proszę. Przekładnie będę teraz zmieniał w stosunku tego, co ostatnio, żeby nie było, że te same karty ciągną. E, jak Pan ocenia debatę TVP? Mhm. Jak ja oceniam debatę TVP? Ciężko w ogóle nazywać to coś, co było debatą. Znaczy my mamy fikcję językową, bo nazywamy pewne rzeczy nie tak, jako, jak one rzeczywiście są, się odbywają. Nie, 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 nie było debaty. Debata jest wówczas, kiedy dajemy szansę podyskutowania ze sobą kandydatom. To jest przepytywanie kandydatów na podstawie określonych pytań. Jest to śmieszna, śmieszny model. Dla mnie na tyle ciekawy, że ujawnił dwa podstawowe procesy. Pierwszy to jak ktoś przychodzi z butą i uznaniem, że jak tylko się pojawi w przestrzeni, to wszyscy będą e, poddani, przerażeni i wygra się samą obecnością. Czyli Donald Tusk, e, który no, został rozjechany totalnie, sam siebie rozjechał. Nawet nie trzeba było go rozjeżdżać. Znaczy, on widać było, że jego buta, którą niesie cały czas, e, jest już tak z tym napompowany, że, 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 że sam ze sobą przegrał. E, no i druga rzecz, że do. De, do tego typu występów trzeba się dobrze przygotować. Jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to ten moment, kiedy pokazujesz perfekcyjne przygotowanie, umiesz, zrozumienie tematu i, i wykorzystanie przekazu, jesteś w stanie dużo wygrać do momentu, kiedy nie zaczniesz podnosić kartek, z których czytasz. I, i nagle się okazuje, że stajesz się niewiarygodny, bezbarwny. No i może trzecia rzecz. Wszelkie głupie zaczepki, język, który jest podwórkowy. Nie jest przestrzenią debaty. To, co mnie zaskoczyło totalnie, to to, że ludzie, którzy byli premierami w Rzeczpospolitej albo są premierami, są całkowicie nieprzygotowani do debaty publicznej. W moim przekonaniu, premier po jednej, po dwóch kadencjach, ha, akurat Donald Tusk nie, nie tylko był premierem, ale królem Europy, tak się przynajmniej mu wydawało, że tacy ludzie powinni wejść i rozbić w pył wszystkich pozostałych. Być ponad. Potrafić przekazać swoje myśli, zaskoczyć słuchaczy i widzów, totalnie przejąć narrację. Tego w ogóle nie było. Miałem wrażenie spotkania Miernot, które ciągle uczą się polityki, uczą się narracji, nie wiedzą po co są, powtarzają slogany, nie potrafią nawet mówić do narodu. Wobec którego mają ambicje e, twierdzić, że chcą rządzić tym narodem. To jest dla mnie totalnie zaskakujące. E, jeżeli miałbym komukolwiek punkty dać, e, to dałbym Bosakowi za konsekwencje przekazu, chociaż mówię, że w pewnym momencie wyjął kartkę i to było bez sensu. Ale wydaje mi się, że, że wypadł najlepiej. Morawieckiemu dałbym punkty za to, że tylko i wyłącznie potrafił podsumowywać każdą swoją wypowiedź hasłem politycznym. E, Hołownia był oderwany od rzeczywistości, czego jak zawsze e, opowiada dziwne rzeczy. Czarny Wielgus poszła w kierunku emocji, narracji, łącznie z, ze zdarzeniami z własnej rodziny co było takim, totalną manipulacją, ale to akurat to środowisko to realizuje. E, więc, więc mówię o lewicowym środowisku, chociaż z tego co pamiętam, to ona była w nowoczesnej, więc była, swoje przeszła, dziwne, dziwne meandry. Maj, który się pojawił pierwszy raz, widać jak bierze się osoba z, z, bez przygotowania, to jedyne co może mówić, to to, że pozostali się kłócą, a ja w tym nie uczestniczę. Więc totalnie e, brak przygotowania. I kogoś pominąłem? Donalda Tuska to wcześniej. Tusk był, Chornia był, Bosak był, Maj był, Szczering wielgus był. I jeszcze e, ktoś był. Ale, ta debata... Ale to tylko Chyba, prostu, nie jest wina. Była Konfederacja kandydat... Koalicja, PiS, Josia Droga, Lewica. Nie no, wszystkie w Tak, i premier był, i, i Morawiecki był. Dlatego mówię, gwiazd nie było, co zaskoczyło mnie bardzo. Tak naprawdę gwiazdami byli prowadzący, którzy. Znaczy, uważam, to że to oświadczenia, jest. oświadczenia. Mars ten sztyk y, przygotowania e, do, do debaty i, roz, i, i powtarzania dwukrotnie y, pytań, którym pytaniami nie były. Ale wydaje mi się, że. Ale myślę, że mina Michała Rachonia mówiła wszystko. Ale nie, ale Michał Rachon jest bardzo inteligentnym człowiekiem, on to dobrze przygotował. On miał jedyną okazję, żeby z pytaniami, de facto z tezami, które przedstawiał, które, którymi nie można było się zgodzić. Znaczy, można było kwestionować różne aspekty prezentacji i tak dalej, w zależności od środowiska, z którego się pochodzi, ale to, że wiedział, że ma jedyną okazję, że druga strona go posłucha. Dlatego, że na tą debatę włączyli się sympatycy wszystkich stron. Więc dawno nieoglądana telewizja publiczna bo została włączona przez sympatyków i miłośników telewizji zagranicznej, czyli TVN24, bądź też Polsatu. Wszyscy nagle usiedli posłuchali. On wiedział, że on ma jedyną okazję, żeby dwa razy A miał do A okazję, żeby właśnie porozmawiać z Donaldem Tuskiem. Była to, było to moment Ale to, to było, ja, wydaje mi się, nie. Ja myślę, że to w ogóle to, 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 to było nieistotne. Ja myślę, że głównym przekazem, główną, główną założeniem strategii było to, żeby powiedzieć szerzej, poza standardowym swoim e, elektoratem, przekaz, który jest istotny. Ja uważam, że Wszystkie zagadnienia, o, których, które były, o które byli pytani kandydaci, były bardzo ważne. Tylko problem polega na tym, że u nas zostało już wszystko wyśmiane, wszystko zbagatelizowane i traktowane jako nieistotne. Nikt z nich nie potrafił zmierzyć się z tymi pytaniami w sposób godny mężów stanu. A tak naprawdę, każdy z nich potencjalnie to są przyszli premierzy. Potencjalnie. I, i to tak jest przerażające. Wszyscy, no, ja mówię no, potencjalnie, gdybyśmy uznali, Natomiast że każda partia nie bardzo wygrywa. Bardzo mi się podobało w tych y, oświadczeniach, pytaniach y, to, że zawsze była y, przedstawiona taka droga wyboru, dwie ścieżki. Była ta y, PiSu, która była Dokładnie. taka wspaniała, była po prostu idealna. idealna. No, oddawała interes Polski. Nie i była ta, ta zła, Donalda Tuska, ale de facto wszystkich innych, która właśnie była przeciwko i, I znaczy do tego miał prawo organizator czy, czy telewizja, i, i, i arachoń wykonał robotę świetnie. No i ta pani, przepraszam, nazwiska, nie pamiętam, ale dobrze, że był duet yy, kobieta, mężczyzna, przekaz szedł do dwóch płci. Yy, znaczy, ja uważam, że technicznie dobrze to wykonane, a, a, a złej baletnicy, to i... W polityce w nie, poli ma, nie ma... Jeżeli ktoś by był dobrze za, przygotowany, za, to za nie chodzi o to, po tylko narzekanie przez kandydatów na pytania, na rachonia, na miny, na, świadczy o tym, że oni są totalnie oderwani. Znaczy, ludzie, jak ktoś chce iść do polityki i rządzić państwem, musi być gotowy na zdarzenie się z każdym zjawiskiem. Jeżeli ty pękasz przy rachoniu, pękasz przy pytaniach, czy nawet tezach, które niekoniecznie się odpowiadają, to po co tam się pchasz? Znaczy... Zejdźmy na ziemię, czy znaczy osobowości, gdyby ktokolwiek tam był osobowością, rozjechałby. Tam nie ma cały czas dla mnie przestrzenia, przestrzeni publicznej osób o silnej charakterze, o silnej osobowości, której by, które by nie przeszkadzały tego typu rzeczy, zjawiska, sygnały, które wszystkim ciągle przeszkadzają. Każdy by chciał z polityków mieć stworzone... Y, Terrarium, doskonałe warunki, tylko takie, w których on sobie wyobraża, że powin, powinien świat wyglądać. Nie. Polityce musi się zderzać ze ścianą bardzo często. Mieliście okazję zderzyć się ze ścianą, i przepraszam, daliście ciała wszyscy. Jaka, do tych, którzy byli... jaka ostateczna ocena, powiedzmy, skali od 1 do 10 tej pogadanki? No, tak pogadanki? Tak, że... ja, I ona była mi Czy znaczy, Ja uważam, że na wszystkich rozwaliła, i takie jest zadanie mediów. Wszystko jedno, jakiego koloru, jaki, z jakiej strony. Zadaniem mediów jest rozwalać polityków. Politycy znaliście się wszyscy rozjechać, więc przestańcie płakać. A jak chłusteczek wam brakuje, to proszę napisać tutaj do redakcji, a ja osobiście zawiązę. Kilka pudełek. Panie doktorze, kolejne pytanie. Jak pan ocenia programy gospodarcze partii w Polsce? Nie mamy programów gospodarczych. Mamy programy y, licytujące się, to, to są oferty licytujących się. Ugrupowań, w tym w jaki sposób zadowolić swoje elektoraty. Program mówi o celu. Po pierwsze jest diagnoza, po drugie jest postawiony cel. Analizuje się ścieżkę dojścia, analizuje się zasoby, wskazuje się działania, które będą realizowane. Tworzy się jakiś harmonogram, mówi się o tym harmonogramie, określa się budżet. Proszę Państwa, tam żadnych programów my nie mamy. Znaczy, my mamy. Jakiś taką, taki festiwal pomysłów, kto rano wstał, to głupszą rzecz wymyślił. No dla mnie mistrzostwo to jest tak zwane, no język jest decydujący, bo oni potrafią każdą bzdurę nazwać w taki sposób, że jeszcze ludzie w to uwierzą. Sto no konkretów platformy to mnie rozwala. Znaczy, po pierwsze, tam nie ma żadnego konkretu, ale nazwaniem, proszę Państwo, co to jest? Szklanka, drodzy państwo, to nie jest nóż. Więc przestańmy się wygłupiać. Jak ja będę nazywał to nożem, to nie stanie się nożem. A oni się w ten sposób zachowują. Mówią 100 konkretów. Guzik tam żadnego konkretu nie ma. Tam są nawet dwie śmieszne sprawy, totalnie obrażające elektoraty, do których oni się kierują. Nie wiem, czy pan reaktor zauważył. Tam jest takie dwa pozostałe punkty. Nie wiem, czy państwo zwróciliście na to uwagę. Dwa pozostałe. Pod hasłem pozostałe w konkretach platformy, co jest? małżeństwa jednopłciowe, czyli pozostałe dla nich. No przepraszam, mają blok rodzina w tych konkretach, to jeżeli uznają pełne prawo, tak jak twierdzą, to czemu nie umieścili w rodzinie? Ale gorzej jest. W tych pozostałych jeszcze jest język śląski. Czyli tak naprawdę, drodzy Państwo, oni stworzyli jakieś LGBT plus S. Kuźwa nowy wymiar. Znaczy... Oni nawet nie są w stanie zrozumieć, że jeżeli rozmawiają o języku, to rozmawiają o kulturze. Jak mają blok kultury, to niech umieszczą śląski język w kulturze. Znaczy, chodzi mi o to, że to są nie tylko przypadkowi ludzie, ale całkowicie oderwani, od, nie rozumieją w ogóle pojęć, którymi, o, 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 którymi żonglują, które, które umieszczają w swoim przekazie, w jakimkolwiek dialogu. Jakiś pomysły absurdalne, bezpieczeństwo według Platformy poprawi się wówczas, drodzy Państwo, wtedy, kiedy rozliczymy szefa y, policji za strzelanie z granatnika. Naprawdę to jest związek przynowo-skutkowy? No dla mnie żaden. Jeżeli chcecie poprawiać gospodarkę przez zrobienie dla Beauty 8% podatku VAT, to tak naprawdę, drodzy Państwo, szykujecie największą aferę VAT-ową, która w historii Polski jeszcze się na taką skalę nie zdarzyła. Stworzenie 8% VAT-u dla Beauty? Wszystko przepuszczą przez sektor Beauty. Wszystko przez sektor Beauty można sprzedać i pod hasłem Beauty. Będą ogromne zwroty podatku VAT. To jest szykowanie jakiś afer. I teraz ja tak widzę, bo poszczególne elementy programu, ja mówię o tych konkretach platform, one mnie śmieszą cały czas, pokazują absurdzie logicznym, ale którąkolwiek partię polityczną się nie weźmie, nie ma tam programu, nie ma tam spójnego, spójnej oferty, która pokazuje: jesteśmy dziś tu, mamy 80% średniej PKB na głowę w przeliczeniu na głowę w parytet siły nabywczej, 80% unijny. Za 10 lat chcemy mieć taki a taki wskaźnik. Mamy dojść do tego w taki a taki sposób. Ja nie widzę czegoś takiego. Żadna partia nie ma programu. Mają głupie, głupsze lub jeszcze głupsze, bardziej głupie, mniej głupie pomysły, które nie mają żadnego związku z rzeczywistymi potrzebami i mają tylko i wyłącznie licytację w tym kto więcej z pieniędzy publicznych rozda obywatelom. Tylko tyle. Ja nie widziałem dzisiaj ja Bardzo mi się podoba ta kreacja postulatów. w głupie, głupsze i jeszcze głupsze, ale y, MANPER policzyło y, koszty obietnic wyborczych i według nich y, to, co proponuje Koalicja Obywatelska, będzie kosztować 80 miliardów. Natomiast tam y, jeszcze no, chyba nie To akurat, wszystko, drodzy Państwo, nie będzie kosztować, nie wszystko bo włożyli Oby... do środka Nie, ale to w ogóle zapomnijmy więcej. o tym. Platforma Obywatelska nie idzie po to, żeby spełniać jakiekolwiek obietnice swoje, swoje wyborcze. Platforma Obywatelska nigdy, nigdy, proszę mi pokazać chociaż jedną obietnicę z kampanii wyborczej, która została spełniona jakiejkolwiek Platformy Obywatelskiej. Nie ma czegoś takiego. Opowiadają bzdury. Jedyne, co bym liczył to koszty wdrożeń rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości, bo ci wdradzają. No i tutaj wdrażają. mamy 115 miliardów e, No to na to, to się trzeba przygotować. bez KPO. No, to, no dobrze, no to jak wybierzemy Prawo i Sprawiedliwość, to trzeba się na to przygotować. Jak wybierzemy Platformę Obywatelską? Zapomnijcie. Nic nie będzie wdrożone. Będzie tak naprawdę mechanizm, który będzie w kierunku rozstrzygnięć i realizacji działań, które będą sugerowane, w cudzysłowie sugerowane ze strony Komisji Europejskiej, ze strony y, 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 Europy, w jaki sposób Polska ma być gospodarzona przez platformę Obywatelską. Tylko tyle, nic więcej się nie, nie zdarzy. Żadna partia polityczna, która idzie do wyborów, nie po wyborach, bez względu na to kto wygra, nie cofnie niczego, co zostało zrealizowane w Polsce, w wymiarze instytucji, w wymiarze pozycji. Y, Wszędzie tam, gdzie będzie można umieścić swoich ludzi, to umieszczą i stwierdzą wówczas, że ze względu na to, że to będą ich ludzie, to się wszystko naprawi. Panie doktorze, natomiast co do PiSu, tu jest ten fajny myślnik bez KPO. No i właśnie, bo w tym studiu Zbigniew Grzyński stwierdził, że w sumie oni to podpisali, ale to tak podpisali, że wiedzieli, że nie spełnią, ale w polityce czasami się tak podpisuje, bo trzeba... Nie, 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 to, 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 to przepraszam i... emocje, ale nie, nie robi się takich rzeczy. Znaczy... Potem się narrację różną do tego typu zdarzenia przybudowuje i obudowuje się różnego rodzaju zdarzenia takimi przekazami, które mają pokazać, że my byśmy byli tak chytrzy guzik prawda, tam nikt nie był chytry, tam po prostu nie umieją czytać, nie rozumieją związków przyczynowo-skutkowych, podpisują każdy papier, a tak naprawdę większość jadąca za granicę w Polsce, to podlizuje się dla tych, z którymi rozmawiają, zakładając, że może będzie okazja, że za chwilę będą tam pracować. Znaczy, ja wielokrotnie w wielu mediach mówiłem, mamy taką tendencję czapkowania wszystkim dookoła, jak nie Brukseli, to Moskwie, jak nie Moskwie, to Berlinowi, jak nie Berlinowi, to Kijowowi, zawsze się sprawdza, zawsze jak komuś trzeba czapkować, Nasz polityk, polski polityk, wszystko jedno, jakiej opcji, jak wyjedzie za na zagranicę za granicę na spotkanie, on dostaje jakiegoś amoku, podniecenia i postawy poddańczej, podpisze wszystko, bo on chce być taki europejski. On nagle tam się robi europejski. On nagle uważa, że jeżeli będzie się ze wszystkim zgadzać, to on będzie najbardziej europejski z Europejczyków. Znaczy, to jest postawa, która jest absurdalna. Potem wracają do Polski. Kłamią żywe oczy i mówią, że zupełnie coś innego mówili, zupełnie na co innego zwracali uwagę, jeszcze opowiadają nam, że coś zawetowali. No taki, tak, tacy bo, taka bohaterka, drodzy państwo, to, jest, to, to nigdzie nie jesteśmy w stanie znaleźć tego typu postawy. Ona w Polsce, każdy z nich jest bohaterem. W telewizji, jednej czy drugiej, w mediach powiedzą wszystko. Tylko nagle pióreczka opadają, oczki się zmieniają. Wszystko kark się zgina, bo wyjechali za granicę. Mało tego, oni, nawet jak obserwujemy naszych polityków, na sali gdzieś tam, dopóki te media są, to jeszcze butne, jak koguty chodzą, za chwilę drzwi się zamykają, dostają łomot potężny, wychodzą do mediów i znowu koguciki i pokazują, co oni tu załatwili. Go to wszystko jest niezgodne z tym, co się stało, co podpisali, w czym uczestniczyli. Gdyby kamery były cały czas, <laughs> drodzy Państwo, dopiero byśmy mieli bute i kogutków, który, którzy by krzyczeli, że czegoś nie podpiszą i może wówczas by rzeczywiście czegoś nie podpisali. W moim przekonaniu, nawet, tak jak powiedziałem, nie wiedzą, co podpisują. Nie ma czegoś takiego w Polsce, że pojawia się dokument jako idea, pojawia się pewna myśl, która jest analizowana. Centrum Strategiczne w Polsce analizuje scenariusze, które wiążą się z danym rozstrzygnięciem proponowanym przez komisję, Przygotowane są strategie, strategie związane z budowaniem e, wsparcia wzajemnego państw członkowskich, komu to przeszkadzać będzie, przeciwko komu można e, to użyć dane rozwiązanie, na ile to nas będzie kosztować, pięknie liczone są propozycje wyborcze. Ja nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek liczył wszelkie koszty wszelkich decyzji podpisywanych w Unii Europejskiej. Niech zaczną politycy to liczyć, niech nam przedstawiają przed wyjazdem każdy premier powinien przed wyjazdem na negocjacje powiedzieć, po co tam jedzie, ile to będzie kosztować w każdym scenariuszu, gdyby to przyjął, ile to zakwestionował, i powiedzieć, o co walczy, i przyjechać później ze sprawozdaniem i powiedzieć, co osiągnął. Nie mamy czegoś takiego. My dowiadujemy się przypadkowo po jakimś czasie, że ktoś gdzieś był, coś podpisał, coś zobaczył, w czymś byliśmy. To jest Państwo, decyzje w Unii Europejskiej nie zapadają w momencie, kiedy premierzy. Się spotykają. Decyzje zapadają wtedy, kiedy pojawiają się różnego rodzaju propozycje, które przez Komisję zostają prze, przepuszczone przez tak zwane zespoły eksperckie. Niemcy, Francuzi, wcześniej Brytyjczycy, świetnie potrafili to rozgrywać. Małe zespoły, dużo kasy z Komisji Europejskiej na badanie, analizy, na kształtowanie rozwiązania, dopraszanie różnego rodzaju ekspertów, których. Którzy będą mniej lub bardziej użyteczni. Fasadowo, ekristek figowy można zaprosić kogoś z Europy Środkowo-Wschodniej, żeby poudawać otwartość. Nasi politycy jeżdżą tylko na wielkie wydarzenia. Nie ma czegoś takiego, drodzy państwo, żeby nasi urzędnicy uczestniczyli we wszystkich strukturach unijnych. Mamy do tej pory nieobsadzonych 100, 1000 stanowisk, które wynikają z tego, że. Po wyjściu w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pojawiła się przestrzeń w instytucjach unijnych, które normalnie kraje powinny wypełniać. My tego nie wypełniamy, nas tam nie ma. Więc jak nas nie ma, to nie wiemy, co podpisujemy, jak to powstaje, w jaki sposób jest rozgrywane. Urzędnik w Polsce wyjeżdża do Brukseli czy też na spotkanie europejskie w nagrodę, a nie w normalnej. W mechanizmie normalnej pracy nie ma czegoś takiego, że każde ministerstwo ma stale funkcjonującą grupę ludzi, która siedzi tam 24 godziny na dobę i pilnuje interesu Rzeczpospolitej. Nie mamy takich mechanizmów. Mamy udawanie i mamy nierzeczywistość. I kłamstwo, które jest wykonywane bezpośrednio przez polityków, którzy wszystko jednak i opcji, bo tutaj nie ma, drodzy Państwo, że wy zakładacie, że jakby coś się zmieniło, to będzie lepiej. Nic się nie zmieni, dlatego że do polityki jest dobór negatywny. Jeżeli jest dobór negatywny, to znaczy idą ludzie, którzy nie osiągnęli niczego w życiu, a uznają, zobaczcie drodzy Państwo dzisiaj na kandydatów, na wszystkich listach, przepraszam, wstyd i rozpacz. Ludzie, którzy niczego nie poosiągali w życiu i nagle stwierdzili, że będą posłami, senatorami Rzeczpospolitej. Naprawdę? Znaczy, anonimowi ludzie jakaś pani Zosia, jakiś pani Tosiek, nie wiadomo skąd, wstali rano i stwierdzili, że oni będą mieli wpływ na państwo, na naród. Naprawdę? Aż tak butni jesteście? Jakie kompetencje macie? Uważam, że większość z nich to dzisiaj jeszcze jest, drodzy Państwo, ostatnia szansa. Do piątku proszę, wyjdźcie, zrezygnujcie. Uratujcie swój honor. Po pierwsze, wstyd dostać po dwa, po trzy, po pięć, po sto głosów. A po drugie, udawanie, że jestem rzeczywiście zaangażowany w ten proces. Wieszanie jakichś plakatów dziwnych, twierdzenie, że kimś jesteście, że coś, jakiś dorobek macie. Słuchajcie, rozumiecie, naprawdę to jest wstyd. Obrażacie naród, wobec którego stajecie jako kandydaci. Zobaczcie, nie ma silnych nazwisk z dorobkiem. Mamy sytuację, kiedyś, pamiętam jeszcze 10-15 lat temu, listy były pełne ludzi, których się znało którzy mieli dorobek w różnych obszarach działania, w nauce, w biznesie, w gospodarce, w administracji, było wiadomo. Ja dzisiaj mam ludzi anonimowych. Radny jeden, drugi z pipiduwy stwierdzi, że on będzie posłem i on będzie reprezentował lokalną społeczność. Chcesz reprezentować lokalną społeczność? To siedź w tej radzie. Tam będziesz załatwiać zaklejenie dziury w ulicy koło twojej chałupy. To jest wszystko, co jesteś w stanie zrobić. Nie, nie rozumiesz kwestii współpracy międzynarodowej, nie rozumiesz relacji politycznej, nie rozumiesz funkcjonowania państwa, nie wiesz, jak to działa, to po co się w to angażujesz? Możesz pójść na wiec i pokrzyczeć, wskazać, może masz wokół siebie osobę, wobec, którą, która jest autorytetem, którą należy wesprzeć, którą należało zapraszać. Ale dlaczego tak się dzieje, panie rektorze? Dlatego, że wszystkie partie polityczne szukują maszynki do głosowania. Mają być, ma być kilku liderów, którzy wprowadzą zamordyzm w swoich partiach politycznych, który, który, którzy będą zarządzać tą gawiedzią, która zostanie wprowadzona do parlamentu, nieistotnych, anonimowych posłów, którzy, których będzie łatwo przekupić, łatwo przesterować, łatwo zmanipulować, nie mają pojęcia kim są, gdzie idą i po co idą. Będzie super parlament, którym będzie można zarządzać. Ważne tylko, żeby mieć kilku pilnujących, jak te owce, ważne, żeby mieć tych owczark, te, te kilku owczarków, i te owczarki będą pilnować, a jeszcze tak naprawdę najważniejszy jest ten pastuch, który będzie z kijem latał. Doktorze, I to jest cały model biznesowy kampanii wyborczej, który w Polsce jest realizowany. Taka ciekawostka, od razu e, była taka sytuacja, to nie powiem, który poseł pytał i kogo, ale z Komisji Spraw Zagranicznych, że Dwóch posłów rozmawiała o traktacie z Trianą, a on się zapytał, o co chodzi w ogóle, że czy o czymś nie wie, no ale dobra, to jest taka wrzutka. Wróćmy na chwilę jeszcze do tematu to i tak programu. było ważne, że się przyznał, że czegoś nie wie. No w sumie szczery przynajmniej, no, szczery. tak, uczciwy. O, szczery, uczciwy, to jest, Państwo, cechy, na które warto głosować. A, trzeci, trzecia kartka. A jeszcze, jeszcze, Panie, a, Panie, Też, poczekajmy chwilę, czy można sobie wziąć, oczywiście, no zachować, głosowałem. bo Pan poruszył multum tematów w tej wypowiedzi, no i teraz pytanie, co do tych listów. Uważa pan, że y, poziom polityków, w ogóle polityki w Polsce cały czas się tak diametralnie obniża? Tak jakby czy w ogóle, jak pan patrzy na dzisiejszą politykę, to by pan powiedział, że 20 lat temu to rzeczywiście były w niej większe autorytety, zupełnie to inaczej wyglądało? Bo w sumie mam wrażenie, że ilu Polaków ma takie wrażenie szczególnie młodych ludzi, którzy patrzą na to co się dzieje w polskiej polityce i potem nie chodzą głosować, nie chodzą na wybory. Partie polityczne zabiegają o to, żeby nikt z charakterem, z wartościami, z siłą, żeby żaden lider nie pojawił się, bo podważy obecną strukturę danej partii politycznej. Nikomu nie zależy na tym. Jeżeli ktoś ma osobowość, będzie Eliminowany, zwalczany i przesuwany do sfery wirtualnej. Tak jest. Nie ma możliwości. Zobaczcie Państwo, kto zostawał w Polsce premierem. Przecież to jest śmiech na sali. Przepraszam, Leszek Miller. Działacz podstawowej organizacji partyjnej. Gdyby nie było 1989 roku, do dzisiaj by Was namawiał do wstępowania do PZPR-u. Jest całkowicie zakochany w Unii Europejskiej w modelu, który socjalizuje. Tą strukturę. Marcinkiewicz, jakiś nauczyciel z chemii czy z fizyki, człowiek z lasu wyjęty, zachowuje się do dzisiaj absurdalnie, to był premier Rzeczpospolitej. Dla honoru Rzeczpospolitej ten człowiek powinien się nie odzywać, schować się, za, powiedzmy mu ofiarować jako naród leśniczówkę w głębokim lesie. Naprawdę. Naród, dar narodu. Sieć tam i nie ruszaj się. Teraz pojechał do Arabów doradzać. Mistrz świata. Znaczy, po kolei osoby, które pełniły i pełnią funkcję no to jest żenujące. Naprawdę to jest żenujące. Premier, ministrowie, prezydent to powinny być formaty. Formaty na prawie 40 milionów ludzi my nie potrafimy postawić formatów wielkich do zarządzania państwem. To jest wstyd. To jest wstyd. Jednostki naprawdę funkcjonujące w przestrzeni politycznej, można było wskazać. Proszę Państwa, ja się nie dziwię. Przepraszam, powiem jedną rzecz odnośnie tej debaty. Ja się nie dziwię, że Kaczyński nie poszedł na debatę. Bo on ich przerasta. Z kim on miał tam porozmawiać? I mówię poważnie. Z kim Kaczyński miał porozmawiać? Bo tak naprawdę, jak się słucha wypowiedzi Kaczyńskiego dziś. To jest jedyny, który mówi o rzeczach ważnych z punktu widzenia Polski. Który z nich mówi o kulturze, dziedzictwie narodowym? Nawet nie są w stanie myśleć tymi kategoriami. To nie chodzi o to, czy ktoś się z nim zgadza, czy nie. nie ja wiem, że teraz państwo mnie wzięli do szuflady, włożyli super, guzik mnie to obchodzi. Chodzi mi o to, że są jednostki, które wychodzą poza, ja nie mówię, że zawsze, że w każdej wypowiedzi, tylko, że są tacy ludzie, którzy potrafią wyjść troszeczkę poza schemat myślowy i tak jak próbowałem sobie wyobrazić, że Kaczyński jest w tej debacie, to ja też na jego miejscu bym mi nie poszedł. Z kim tam rozmawiać? Znaczy, nie ma ludzi na poziomie, z którymi mógłby, może, no, naprawdę mi ciężko w partiach politycznych znaleźć takie osoby, ja znowu nie chcę gloryfikować ani wskazywać nad siły albo upozycjonowania. Ja tylko mówię, że jeżeli człowiek ma troszeczkę więcej do powiedzenia, to nie może, nie ma przestrzeni do rozmowy z ludźmi, którzy myślą tylko i wyłącznie prostymi schematami, mają puzelki poukładane, ktokolwiek z zewnątrz im rozwali, to oni próbują z powrotem te puzelki układać, bo tylko ten jeden obrazek widzą na świecie. To jest dla mnie przerażające. Panie dyrektorze, natomiast co do Jarosława Kaczyńskiego i w ogóle całego e, PiSu, tutaj mamy e, ten myślnik, o którym chciałem jeszcze nawiązać, bez KPO. Czy uważa pan, że w Prawie i Sprawiedliwości pogodzono się już z tą myślą, że tych pieniędzy, przynajmniej zarządów tej partii i tej formacji, nie będzie po prostu w Polsce? Czy już tak budujemy e, ten budżet, to państwo pod tym kątem, wiedząc, że my będziemy spłacać wspólne zadłużenie, ani grosza nie, z tego nie, znaczy, nie dostaniemy? Nie, nie. Znaczy, ja powiem tak. Po wyborach, jeżeli. Jeżeli nie pojawi się premier, który powie albo jest KPO, albo my wychodzimy z, ze wspólnego zobowiązania, zerojedynkowo. Znaczy, nie ma sytuacji, ja nie widzę możliwości, kiedy ja bym kontynuował proszenie o pieniądze, które łaskawie podlega decyzji strony Komisji Europejskiej, ale jestem we wspólnym zobowiązaniu. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Ja już dawno sugerowałem zawiesić składki członkowskie. Zawiesić składki członkowskie, dopóki. Komisja Europejska nie zacznie traktować państwa polskiego normalnie. Wetowałbym wszystko, wszystko. Żadna decyzja by nie zapadała w Unii Europejskiej. Do czasu, dopóty nie nastąpiłaby normalna rozmowa i normalne relacje. To nie może być tak, że my jesteśmy szantażowani przez. Mówi się często biurokrację. Nie. To jest oficerka ze strony Niemiec we współpracy z Francuzami, którzy swoją politykę prowadzą. We własnym interesie przeciwko państwu polskiemu. Dla mnie to jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Jeżeli ktoś tam jedzie i próbuje negocjować, sprosta zasada, z terrorystą nie negocjujesz. Wyprzyjmowanie von der Leyen. Ja pamiętam taki moment, zresztą to wszystko przez wojnę na Ukrainie. Spotkanie, które odbyło się zaraz po rozpoczęciu, ono było w, w, na, w pałacu, na w tym w, w, w parku. Przepraszam, Ujazdowski, jeżeli dobrze pamiętam. Tam się odbyła taka konferencja takiej wielkiej organizacji pozarządowej, która zbierała pieniądze na Ukrainę. Ja tylko raz o tej organizacji słyszałem, wtedy, kiedy zbierała kasę, a później o tej organizacji nic nie ja słyszałem. To znaczy, że te pieniądze zostały, zniknęły gdzieś i ktoś, ktoś dobrze sobie poradził z nimi. Tam był prezydent Rzeczpospolitej, tam była Ursula von der Leyen, tam był online połączony Zeleński, był połączony yy, 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 przedstawiciel yy, Kanady, yy, premier kanadyjski. I to było zaskakujące, w jaki sposób został prezydent Rzeczpospolitej sprowadzony do tego samego poziomu z Urszulą von der Leyen. Ursula von der Leyen nie reprezentuje nikogo poza abstrakcyjną strukturą Komisji Europejskiej. Instytucji to nie jest żadna głowa państwa, to nie jest nikt wybrany w sposób demokratyczny. Upozycjonowanie głowy państwa na tym samym poziomie, co Ursula von der Leyen, czyli urzędnik wskazany przez głowy państw, jest dla mnie całkowicie niedopuszczalne i pokazuje, w jaki sposób my jesteśmy traktowani, w jaki sposób jesteśmy instrumentalnie pozycjonowani, więc. Wracając do KPO. Prosty mechanizm. KPO to jest instrument, który powstał na rzecz odbudowy Europy i nabycia przez Europę takiego, takiej, takiego stanu odporności. Wszystko, jako idea powstało w czasie COVID-u, wtedy, kiedy wyraźnie Europa udowodni udowodniła sobie, że nie jest gotowa na kryzys, że kryzysy zagrażają Europie. Stara zasada. Naj... Każda maszyna jest na tyle sprawna, na ile jest silne najsłabsze ogniwo. Jeżeli Unia Europejska, Komisja Europejska świadomie osłabia jedno z państw członkowskich, a to jest świadome osłabianie, Rzeczpospolita jest świadomie osłabiana, to nie jest pieniądz na zasadzie na byle co. To jest pieniądz KPO na konkretne reformy konkretne inwestycje, które mają. Wzmocnić i spowodować nabycie odporności państwa członkowskiego. Ja pytam się, gdzie jest oskarżenie państwa polskiego, przez państwo polskie, Komisji Europejskiej i Urszuli von der Leyen w Trybunale Sprawiedliwości za zagrożenie, jakie oni powodują brakiem decyzji albo zaniechaniem decyzji albo negowaniem decyzji na Obywateli Rzeczpospolitej, obywateli Unii Europejskiej, czy strukturę unijnych. Ja chcę wiedzieć, kto za to odpowie, odpowie. Bo jak przyjdzie następny kryzys, a przyjdzie następna pandemia, następne wydarzenie przecież mieliśmy pandemię, wojnę za chwilę będą inne rzeczy. My nie nabieramy odporności, my nie nabieramy mocy my będziemy płacić za to. Inni mają prawo za pieniądze wspólne się odbudowywać, uzbrajać, przemodelowywać. A my w tym momencie jesteśmy osłabiani. To wszystko jest niezgodne z traktatem, z regułami wspólnotowymi, z wszelkimi zasadami, nie które tak, że... mówią o wspólnocie. Ale jak to się stało, że. No bo to są już ponad dwa lata, tak naprawdę, kiedy my na tą sytuację pozwalamy jako Polska. Nie wiem, nie rozumiem. I było wiele momentów, kiedy wracano do tego tematu, kiedy różni posłowie, przedstawiciele prawej i Sprawiedliwości mówili, że już zaraz, już za chwilę, już za moment będą te pieniądze. Bo my żyjemy w. Logice gestów i uznania, że coś stanie się niezależnie od tego, co zrobimy, nagle ktoś zmieni wobec nas politykę. To jest skala naiwności, głupoty w wymiarze międzynarodowej, nieznana nigdzie na świecie. To znaczy, my jesteśmy takim stanem chorobowym, który powinien zostać precyzyjnie opisany i pewno został przez inne państwa na świecie, żeby dowiedzieć się, jak można głupio prowadzić. Pozycjonowanie swojego narodu, nie ma czegoś takiego. Jeżeli komisje europejskie, jeżeli poszczególnych państw nie przyciśniesz, nie złapiesz za miękką, za podbrzusze, to nie ma możliwości, żeby cokolwiek tam się zmieniło. Jeżeli był okres, kiedy migracja przywalała ich, kiedy był okres, kiedy w pandemii sobie nie radzili, trzeba było wówczas cisnąć, trzeba było wówczas blokować, trzeba było wówczas negować. Jeżeli znowu się nie wie, czego się, co się podpisuje, to się tego nie podpisuje. Prosta zasada. Czytaj. Ja się też dziwię, bo premier jest z sektora bankowego, a sektor bankowy słynie w nieskończonej długości umów, które podpisują ze swoimi klientami, twierdząc za każdym razem, żeś głupi, bo podpisałeś, bo nie czytałeś. To znaczy, że chyba rozumie, co to znaczy, że jeżeli jest treść, to, już, to się z nią trzeba zapoznać, zrozumieć i podpisać. Jeżeli nie rozumiesz, to za każdym razem każda mama i babcia tłumaczyła wam, że nie podpisuj. Tato też i dziadek. Więc głupiś, że podpisałeś. Tylko problem polega na tym, że jeżeli premier podpisuje, to podpisuje nie w swoim imieniu, tylko w imieniu Rzeczpospolitej. A to znaczy, że poniesie konsekwencje nie on, tylko ja, jako obywatel. To ja się domagam tego, żebym miał prawo wpływu na takie rzeczy. Jeżeli decyzje zapadają, o charakterze strategicznym, Fit for 55, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie, jak na przykład wspólne zobowiązanie państw członkowskich do wspólnego długu. Ja uważam, że to powinno podlegać referendum. Ja nie życzę sobie, nie życzę sobie, żeby ktokolwiek w imieniu moim i narodu polskiego jechał i podejmował tego A typu PiS decyzje. A PiS mówi, że teraz referendum robi i pyta bywa. Dobrze. I bardzo dobrze. I niech te, te referendum musi się odbyć i Mamy obowiązek obywatele głosować, ale ja chcę drugie referendum. Ja chcę referendum o kwestie nie tylko migracyjne, ale kwestie KPO. Ja chcę o wspólne zobowiązanie. Ja chcę referendum o kwestie klimatyczne w Unii Europejskiej. Ja chcę referendum, czy, czy mam prawo jeździć samochodem spalinowym, czy nie, a nie mi ktoś będzie o, o tym temacie decydować. Ja chcę dać naboje i narzędzia dla polityków polskich, którzy mają w określony sposób negocjować. Bo w kampanii wyborczej, jak pan widzi, nie ma w ogóle tych tematów. Nie ma tych tematów, które po 15 z powrotem wrócą na tapetę i będą maglowane, a my będziemy się zastanawiać, jakim Panie prawem doktorze, dany polityk decyzję podejmuje. Y Dokończmy temat programów gospodarczych, bo mamy jeszcze dwa, czy trzy, przepraszam, o których nie mówiliśmy. To jest Trzecia Droga, 125 miliardów, Konfederacja, 190 prawie miliardów i Lewica, ponad 220 miliardów. Akurat Konfederacja miliardów. mnie najbardziej dziwi. Znaczy, ta instytucja, czy ta, ta, ta partia polityczna, która twierdziła, że model państwa powinien być tani, no idzie w naj, chyba najdroższy model, najbardziej kosztowny oferty politycznej, jaki, jaki został przedstawiony. Trzecia Droga jest dla mnie zjawiskiem przypadkowym yy, teoretycznym, nietrwałym, składającym się z ugrupowań, które są całkowicie sobie sprzeczne, liberalne, y, y, 2050, Hołowni, y, kabareciarza z PSL-em, który powinien być partią konserwatywną, tradycyjną, której nie mieści się w ogóle, nigdy się nie mieści w logice współpracy z Platformą Obywatelską, nie mieści się w współpracy z Hołownią, Powinien wrócić do swojej pozycji. Ta, ta pozycja obrony wsi, narodu i, 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 i współpracy ze środowiskami konserwatywnymi to jest przestrzeń, która dla, dla PSL-u jest najbardziej racjonalna. Mam nadzieję, że wytrzeźwieją i po wyborach będzie, 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 będzie bardziej bliżej do, do rozmów z, z tymi środowiskami. Kto jeszcze został? Lewica. Lewica. Nie. To lewica to jest dla mnie w ogóle przestrzeń, która nie powinna być omawiana. Dlatego, że jeżeli ktoś wychodzi ze środowiska i niesie za sobą cały czas sztandar. ludzi, idei, które niszczyły naród Polski, to w ogóle nie powinno się rozważać tej partii w żadnym wymiarze wyborów. No, problem polega na tym, że koalicja obywatelska też na swojej listy wzięła. E, osoby, że to PiS też wziął osoby dziwnie pochodzące z tamtego systemu, to jest zadziwiające dla mnie, że cały czas poprzedni system nie został rozliczony, że osoby, które popełniły w tamtym systemie przestępstwa, są traktowane jako pełni uprawnione do funkcjonowania we współczesnej Polsce i z tego względu mamy stan i polityczny i gospodarczy taki, jaki mamy i z tego względu młodzi Polacy mówią, ale w czym my w ogóle funkcjonujemy. Bo dla mnie nieoczyszczenie, nieuznanie, że nie masz prawa, jeżeli działałeś przeciwko państwu polskiemu, nie masz prawa funkcjonować w ramach struktur demokratycznych, a jeszcze twierdzić, że ty jesteś najbardziej demokratyczny, jak Leszek Miller, mistrz demokracji, mistrz konstytucji, nigdy nie powinien reprezentować Rzeczypospolitej, a tylko, a, a jeszcze doprowadzono do tego, że lewica Twierdzi i, i, i z dumą nosi ideę, że ona wprowadziła Polskę do NATO, do Unii Europejskiej, do wszystkiego. Wszystko zrobiła lewica. To jest bzdura totalna. Ci ludzie przez ich środowisko przez 45 lat niszczyli Rzeczpospolitą. Wielu Polaków zamordowano. Brakowiecka e, e, jako przykład tylko i wyłącznie zamęczania przez ludzi pochodzących z tamtego systemu. Dopóki, dla mnie zadziwiające jest cały czas. Pis rządzi od 8 lat i nie potrafi odciąć tego środowiska od koryt. Dzieci, które pochodzą z tamtych układów, z awansów społecznych, które są dziwne, niezrozumiałe, to ten model resortowy i dzieci resortowe, które jest w Polsce upowszechnione, ten model współpracy z służbami specjalnymi, który jest bardzo powszechny w Polsce. Skala korupcji politycznej, która też na tym bazuje, dopóki my tego nie odetniemy, to nie ma możliwości mówienia o zdrowym narodzie, o zdrowym rozwoju i o sile, która spowoduje, że będziemy w stanie rozmawiać z krajami zachodu, z państwami zachodu, jak równy z równym. Przez to, że my sami siebie degradujemy, to jesteśmy traktowani w taki sposób, jaki jesteśmy przez nich.